Gdzie ja jej je, jestem? Wow! Jaka wysokość ogromna! Kto mi tu łóżko postawił? i co my tutaj mamy? Jakiś teleport? Ale gdzie ja jestem? Czy pode mną nic nie ma? Ej, poczekajcie, muszę to sprawdzić. Tak, stoję tylko na łóżko i to na krawędzi. Ej, lepiej się muszę trzymać. O nie, co ja tutaj robię? Kto mi tego pranka zrobił i mi tutaj łóżko postawił? Smaj slow! Dorze. Cię, tylko wyjdziesz z tego chałupy, z tej chałupy, zobaczysz, co z tobą zrobię. Pomóż mi, gdzie jesteś? Oni mnie chyba nie słyszą tam na dole, a sąsiedzi, e, sąsiady jesteś tak gdzieś tam? E, chyba też mnie nie słyszą, wszyscy w domkach pochowali się, bo jest jeszcze mgła, to jest dopiero rano. Słuchajcie, widzowie, wy mnie możecie wspomóc, wiecie czym? Takim czerwonym przyciskiem subskryberem. O, fajnie by było, jakbyście go wcisnęli, dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla was niespodzianka. A więc yy, proponuję wam wcisnąć tego subskrybera. Nie rozkazuję, a proponuję. I fajnie by było, jakbyśmy wbili w końcu te 200 tysięcy. Także klikajcie, klikajcie te subskrypcje. No, plosę, zostaw jedną subskrypcję. No, plosę. A ja próbuję z tego łóżka jakoś tutaj zejść, tylko nie wiem w jaki sposób. I jest, jest smajstow. Joki on jest mały. Wow! Z tej wysokości jeszcze do mnie macha. Ty mały broju. Ja cię dorwę zaraz zobaczysz. Ja sobie z tobą porządek. Zrobię, niech tylko stąd zejdę. Pomóż mi tu w jakiś sposób. Ej, bo ja sam tutaj nie zejdę. No naprawdę, jestem na tak wysok takiej wysokości, że nie dam rady tam zejść. Chyba, że doskoczyłbym do tego basenu, co jest mało prawdopodobne. Z takiej odległości to na pewno tam nie doskoczę. No, wątpliwa sprawa. Także, Smiley, pomóż mi, gdzie jesteś. O, tutaj jest. No, słuchaj, ty, mały, mały dziadzie, ty, słuchaj. Ja potrzebuję pomocy. Weź mnie stąd wypuść. Jak ty w ogóle tu przyszedłeś? Telefon. Eee, poczekaj, ja tutaj przeskoczę, spróbuję doskoczyć do Ciebie. Skaczemy, widzowie, trzymajcie kciuki. O, w sumie to kciuka to wy możecie zostawić dla mnie. Takiego małego, niebieskiego wam się wyświetla teraz tutaj na dole. Jakbyście go też kliknęli, to by było elegancko, superancko. No i w ogóle byłoby wszystko jakoś lepiej. Także kliknijcie łapeczkę dla sepka, a ja skaczę na 3, 2, 1 i hop! Dobra, doskoczyłem, doskoczyłem, ej, ty mały zgredzie, nigdy więcej mi takich pranków nie rób, bo ja się na tobie zemszczę, zobaczysz kiedy. Kiedyś się na tobie zemszczę i zrobię ci jeszcze gorszego pranka. Jak ty tutaj w ogóle wszedłeś i jak ty tutaj taki teleport wielki, ogromny położyłeś? No akurat yy, tutaj jestem w szoku, że to zrobiłeś. Bardzo dobry prank. Gratuluję ci, bym cię chętnie zepchnął, ale nie będę taki, nie będę taki. Dobra, jak się stąd wydostać? Mam skoczyć ten teleport, pokaż mi jak to działa, pokaż mi. Dobra, patrzymy na Smash Niech on tutaj, zobaczymy co się z nim dzieje. Nic się z nim nie dzieje. Dobra, ja też mogę wchodzić na trzy. O, zniknął. Dobra, teraz moja kolej. 3, 2, 1, hop, skakujemy! i teleportujemy się. Wow! I uho wow. Gdzie świecie tepło? Gdzie świecie tepło? Gdzie jestem? Ej, to nasz domek jest. O, elegancko. Dobra, smajstoł, wiesz co? Nigdy więcej minierów takich pranków, bo co by było, gdybym ja z tej wysokości spadł? Spójrzcie na to. Od dołu teraz zobaczymy, jak wysoko ja byłem. Właśnie! O, tam! Widzicie, jakie to jest małe? Ja u góry tam byłem. A jest łóżko, jest łóżko. Poczekajcie, widzowie, zaraz to sprawdzę i wam pokażę, czy widać to łóżko z tej wysokości. Łóżka nawet nie widać jest tak malutkie, że nie widać. Oj, sąsiady. Sąsiady się pewnie patrzeli, mnie widzieli, ale nic nie mówili. Nie, łóżka nie widać z tej odległości. Łota ojta. A co tutaj się stało? Dobrze, że mi się nic nie stało. Słuchajcie, widzowie, ja mam teraz pomysła takiego. Nie ma nigdzie przy mnie smajstoła? Nie ma. Słuchajcie, mogę wam go powiedzieć. Wiecie, co zrobimy? Sprankujemy smajstoła. Zrobimy mu coś odrobinkę gorszego niż on mi. Co wy na to? Yy, chcielibyście coś takiego? Bo ja bardzo i mam chęć to zrobić, także zamienię słowa w czyn i to zrobię. Słuchajcie, no co ja bym mógł tu wykorzystać? W sumie w ekwipunku nic nie mam, ale, ale wam powiem, że tutaj mam skrzyneczki, a w skrzyneczkach co my mamy? O, e, Smajstoł, no. słuchaj, e, mógłbyś pójść na chwilkę do góry, bo ja muszę coś tutaj zrobić, nie chcę ci przeszkadzać, hałasować, ani nic z tego typu rzeczy. Chodź tutaj do góry, pokażę ci coś u góry, chodź za mną. E, Smice, no. tu jestem na schodach, tak, tak, chodź tutaj do góry. Do góry do góry, do góry, wbijaj tu i zobacz, co teraz leci tutaj na telewizorze. Oglądaj, oglądaj, ja zaraz po Ciebie przyjdę, ok Z niespodzianką. Dobra, dobra, dobra. Widzowie, udało mi się. Zobaczcie, zamknąłem drzwi elegancko, dobra? Teraz wam mogę opowiedzieć o co mi chodzi. Mamy tutaj takie skrzyneczki i w tych skrzyneczkach powinny być jakieś materiały. A co my tutaj mamy? Dobra, zobaczmy. Mamy TNT, mamy krzesiwo, mamy tabliczkę, mamy ziemię. wow, ile ziemi? 100, 128, jeżeli dobrze liczę. Tak, na pewno dobrze. I tutaj mamy jeszcze diamentowy kilowik. Na razie nie mam pomysłu na diamentowy kilof oraz tą ziemię, ale wiecie co? Mam pomysł, żeby no z tym TNT, taki po prostu będzie to prank. Zobaczycie jaki. A ja wezmę tak. Tabliczka mi się przyda, TNT mi się przyda, krzesiwo też. To na razie zostawiam, bo na razie na to pomysłu nie mam. I wiecie co zrobimy? Pójdziemy do góry, pod jego łóżko, tutaj gdzie on śpi i poczekajcie, zamknięte drzwi, tak zamknięte drzwi. Zrobimy coś takiego. Położymy tutaj TNT, gdzie w tym miejscu. O, tutaj on śpi. E, nie, nie, nie tutaj, czekajcie, rozwalę to TNT, jeszcze raz podniosę, e, dawaj mi to TNT i pod jego łóżeczkiem położymy to TNT, a na dodatek damy tutaj tabliczkę. Napiszemy, gdy e, poczekajcie, muszę coś wymyśleć, coś fajnego, gdy podpalisz to TNT, o, gdy odpalisz e, to TNT. To wygrasz, dajmy na to milion dolarów. O, na to on może się nabrać. To będzie dobre, poczekajcie. To jakoś tak, ile tutaj zer się wpisywało, bo ja już nie nie, nie pamiętam, poczekajcie 10, 100, tysiąc 10 e, tysięcy 100 i milion. Dobra, dobrze jest? E, tak, 100 tysięcy milion, no dokładnie, Do, dobra, e, mam nadzieję, że na to się nabierze. Krzesiwo mu tutaj wyrzucimy, o, niech sobie leży, spójrzcie, leży sobie krzesiwo koło TNT, a my musimy się gdzieś schować, tylko gdzie? Na razie pomysł nie mam. Chyba, że wiecie co? To rozbijemy sobie. Okej, okay, już mam pomysł, już mam pomysł. Rozbijam tutaj drewienko, za chwileczkę go zawołam. Tu jest takie pomieszczenie nieużytkowe, także możemy tutaj wejść. Zabunkrujmy. O, to będzie idealne, bo wiecie co? Jesteśmy schowani za kwiatem. No podnoście się deski, dawaj tutaj do mnie. Dobra, zamurujemy się jedną deską. To tutaj odłożymy gdzieś tu, żeby on mnie nie widział i patrzymy się. Teraz możemy zawołać Smyslowa i żeby popatrzał na łóżko. Coś znalazłem. Dobra, zrobimy coś takiego. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy tutaj. Yy, więc krzyczmy po niego Smajstą, halo! Chodź tutaj do mnie! Koło twojego łóżka coś jest! Słuchajcie, zeszedł na dół, zeszedł na dół, widziałem go. O, cofnął się? Nie, znowu zeszedł na dół. O co chodzi? Ej, yy, on chyba nie zajarzył o co mi chodziło. SMASTO u góry, koło twojego łóżka coś jest! Podeszedł do łóżka, podeszedł do łóżka. Nie skacz, nie skacz, Sebek, co ty robisz? Dobra, mamy, patrzy, czy ta tabliczkę, czy ta tabliczkę. Tak, jest, jest, uda się nam, uda się nam. Bierze, bierze Krzesi, bo niech to podpali, ale będzie, ale będzie śmiesznie. Zobaczymy, zobaczymy. O nie! O nie, 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 nie! nie. Chyba mnie zauważył! O nie! z e, Sajsto, co tam chcieliemy słychać? Poczekaj, rozbiję ten klocek blocze, bloczek. E, co się stało? Co, co, co to ty tutaj robi pod twoim łóżkiem? E, co tu się zadziało? Halo? E, możesz mi odpisać tabliczkę? Co ty zniszczyłeś tutaj? Nie nisz nam tego. Ej, oddaj to z powrotem. Ja muszę w ogóle wziąć ten klocek i tutaj zamurować. te wejście tutaj nie powinno być. Poczekajcie. Wezmę ten klocek. No, podnoś się klocku. Halo? Ten klocek mi się nie chce podnieść. Dobra, podniosłem. Widzicie? Tu w ogóle takie pomieszczenie. Możemy je później wykorzystać i coś tutaj wybudować, zrobić. Ale to innym razem z Państwem mi coś tutaj napisał. Mnie nie oszukasz. Aha, taki pewny jesteś. No dobrze no dobrze, no to słuchaj, ja sobie, ja sobie odpuszczę, już nie będę tobie pranków robił, nie obawiaj się, na spokojnie tutaj e, sobie rób co chcesz, ja nic nie robię, ja idę na dwór się przewietrzyć, zostań sobie tutaj, a ja coś, e, idę się pobawić, dobra, zostań tutaj, e, widzowie, słuchajcie, ten prank mi nie wyszedł, ale, ale już mam jakiś pomysł na drugi prank, co wy na to? Jakbym, wiecie co zrobił? Jakbym, nie wiem, może kopalnię taką zrobił z diamantem. A mam coś takiego, słuchajcie, mam coś takiego, mam diamenty takie niewykopane, mogę je porozkładać, na dole rozdać lawę albo coś tego typu i go sprankować w taki sposób, że gdy on wykopie tego właśnie diamenta, to wpadnie do tej lawy, a ta lawa będzie fejkowa albo zrobię jakiś klocek, co wy na to, to będzie dobre czy nie będzie dobre? No cóż, no spróbujmy, inaczej się nie dowiemy, chodźmy zacząć kopać, w ogóle kilofik muszę wziąć i tą ziemię, ta ziemia mi się przyda. Także zabierajmy się za robotę, wchodźmy tutaj, bierzemy ze skrzyneczki sobie. O, yy, właśnie, diamentowy kilofik, bierzemy sobie ziemię i wykopiemy taki wielki. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Dobra, z Państwa mnie nie widzi, nie? Żeby za mną czasem nie poszedł. Okej, okay, chodźmy tutaj. Tu w ogóle jest taka kopalnia. Ej, widzowie, ja wam zapomniałem jej pokazać. Ja ostatnio ją znalazłem. My tutaj kopaliśmy drzewo, chcieliśmy takie posadzić. I słuchajcie, znaleźliśmy taką kopalnię. Ej, to by wcale nie było takie złe, ale wiecie, co muszę zrobić? Muszę wykopać taki dół, niestety, na dole, dość duży, i mi to dość długo zejdzie. Także ja Was tutaj nie będę zanudzał. Dajcie mi sekundę, dobra? Na moje pstryknięcie powinno y, się pojawić dziura na dole i właśnie lawa taka, nie wiem, albo fejkowa, albo położymy klocka. Także patrzcie, 3, 2, 1 i pstryk! I jest zrobione. Spójrzcie, trochę mi to zajęło czasu, naprawdę bardzo długo. Ale wiecie, co? Nie tylko to zrobiłem. Tutaj oma ma wpaść na ten klocek, mam nadzieję, że mu się uda Ja już to zamuruję i wam pokażę Co jeszcze udało mi się zrobić Poczekajcie, tylko to zamuruję tak na szybko Pach, 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 pach Okej, okay. tutaj jeszcze, tutaj I mamy wszystko zrobione, mam nadzieję, że wykopię Gdzieś w tym miejscu i spadnie Na ten klocek, czy tak będzie, to się okaże Mam nadzieję, że tak, myślę, że to będzie Bardzo dobry prank, a wiecie co Ta lawa, tak naprawdę chciałem was prankować Ale wam powiem, nie będę was prankował Widzowie, bo wy jesteście dobrzy Tak jak ja, także wam o tym powiem i ta lawa jest fejkowa. Także jak on nawet do lawy wpadnie, to nic mu się nie stanie. Także e, co? Wołajmy go i jeszcze coś chciałem wam widzowie pokazać. Słuchajcie, zobaczcie na mnie sprankujemy go, będący właśnie diamentem. Stanę sobie normalnie koło jakiejś ściany. Poczekajcie, muszę tyłem, ale tyłem się ciężko chodzi, dobra? Stanę sobie tutaj i on mnie nie będzie w stanie zauważyć. Poczekajcie, blok schowam, widzicie? Tylko moją twarz widać, a jak pod schodkiem stanę, to już w ogóle on się nie skapnie. Nie ma Takiej opcji. Będę do niego gadał, on nie będzie wiedział, gdzie ja jestem. <laughs> ale to będzie dobre, dobra. Stoimy tutaj, gdzie stoimy. Mam nadzieję, że przy schodach mnie nie zauważy. Także stójmy tutaj i go zawołajmy. Smile, Halo! Chodź tutaj do mnie. Jestem w kopalni diamentów. Zobacz, co znalazłem! On tej kopalni jeszcze nie widział. Mam nadzieję, że się zdziwi. Poczekajcie, zawołałem go, ale go nie widzę. E, poczekajcie, muszę kamerkę naprostować. Idzie, idzie, idzie. Go, widzę go. Halo, Swesto! No! Wy to widzicie widzowie. On mnie nie widzi. On zaraz te diamenty będzie kopał. Na pewno tak ma. Ma, ma, ma. Kilofik wykopał, wykopał sobie normalnie. I chwila, chyba zauważył, chyba zauważył nie, nie, nie zauważył, haha <laughs> Lowy nie zauważył, zobaczmy gdzie on jest i, i czy udało mu się na klocku, tak udało mu się, zobaczcie jest na klocku, ale był pewnie przestraszony haha, <laughs> z Stone, mam cię mam cię, mój prank jest udany <laughs> teraz jak ty stamtąd wyjdziesz nie ma opcji, żebyś wyszedł, będziesz tam siedział, zobaczysz, ja cię nie wypuszczę za karę, za to co mi zrobiłeś o nie, on ma jakieś bloki, dobra, słuchaj nie będę taki, wyrzucać ci tutaj bloki trzymaj, łap, łap, o, o nie, do Lawy wpadły. <laughs> Poczekajcie. Rzucę ci jeszcze jeden. Łap, łap, łap. O, o, złapał. Dobra, ma 64 sztuki ziemi. Niech się cieszy. Niech się cieszy, że ja mu tutaj dałem wyjść. Dobra, no to dawaj, wy, ja już idę na chatę. Zrobiłem ci pranka. Sprankowałem ciebie tak samo, jak ty mnie. Także i także już więcej pranków. I ja tutaj nie akceptuję. Mam nadzieję, że nic nie, będę, nie będzie. Słuchaj, ja teraz idę się pobawić. Idę się pobawić tam do góry. W ogóle to przebiorę się. I idę się pobawić same Wiesz, na, na, na nasze jeziorko, takie jeziorko, wiecie, basenik. Po prostu popływać sobie. Ja lubię pływać. A ty, smajso, nie wiem, rób sobie co chcesz. Już mnie nie pranku, ja ciebie sprankowałem, ty mnie na początku wystarczy. Także ja wskakuję do wody, a ty nie wiem, rób co chcesz. Także wskakujemy tu, widzowie. Na 3, 2, 1, hop! I do basenu! I fajno, pływamy sobie, ale słuchajcie, widzowie, bo się przebrałem tak szybko i zobaczcie, i teraz jestem normalny, ale łapkę dalej mam jakąś diamentową. Coś się zbugowało w Minecrafcie. No nie niestety nie jestem z tego w stanie zmienić, także musimy tak na razie tutaj sobie być. No i mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Mnie trochę denerwuje, no ale cóż. Dobra, wejdźmy sobie do domku. Ja już sobie popływałem. Idźmy, nie wiem, wymyśleć kolejnego pranka na Smyslowa. Nie, no już nie będziemy go prankowali. Smyslow, halo, gdzie jesteś? Chodź tutaj do mnie, pobawimy się razem. Gdzie ten mały smród poszedł? Halo, tu jest jakieś jedzenie, ale ja głodny nie jestem. Ogólnie to bym coś słodkiego sobie zjadł, ale gdzie? Gdzie tu jest coś słodkiego? Nie wiem, może w szafkach coś popatrzę, poszukam, poczekajcie, posprawdzam, może Smańsą się tu gdzieś schował. Nie, tu jest pieczona baranina, tu złote jabłuszko, tu nic nie ma, tu nic nie ma. No niestety jest pusto. Może Smailsowa się zapytam, czy ma coś do jedzenia. Halo, Smańsną! Gdzie ty jesteś? Ej, on mi gdzieś przepadł! Tutaj u góry go nie ma, on do domku szedł. Na pewno do domku szedł, ale gdzie on jest? Na górze go na pewno nie ma na 100%. A czy jest gdzieś na dole? Poczekajcie, szukam go tutaj, w kuchni też go nie ma. Może do toalety się skrył? Nie wiem. Zobaczmy, poszukajmy go. Dobra, tu w toalecie. Halo? Smajsto? Jesteś tu? Wychodź! E, nikt się nie odzywa, także chyba mogę wejść. E, tutaj też nikogo nie ma. Dobra, a gdzie ten mały smród poszedł? Gdzieś mi się schował. Chce mi zrobić jakąś pranka czy co? Może w tym pomieszczeniu? W tym pomieszczeniu go również nie ma. No to mamy problem. Chyba będziemy musieli go poszukać gdzieś na dworze. Chodźmy na dwór i go poszukajmy gdzieś na dworze, bo niestety w domku go nie ma, ale jest prezencik jakiś. Wow, od Kogo ten prezent? Eee, ja też go chcę zjeść. Poczekajcie, wezmę go sobie i e, dostałem coś. Mam ciastko jakieś. Wow, coffee cake. Ej, dobra, wszamie go sobie. Wiecie co, widzowie, ja go zjem. Akurat miałem chęć za ciasto, także zjedzmy go sobie. Eee, okej, okay, jem go i jakoś dziwnie się zacząłem czuć. O, o, nie, 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 nie! Dostałem jakiejś choroby! Zatrucie na pięć sekund jeszcze, obym przeżył, obym przeżył, ej, życia, życie, 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 szybko! Nie, pół serduszka! Zostało mi pół serduszka, muszę sobie zjeść złote jabłka. O nie, ja wiem, kto to zrobił. O nie, ale się doigrał, doigrał się ten smajstą. On teraz będzie miał... O nie, nie żyjesz. Dobra, ale go teraz załatwię. Poczekajcie, odrodziłem się w domku, ale nie mam światła. Halo, światło proszę włączyć. O, dziękuję bardzo. Kto mi tu światełko włączył w ogóle? Gdzie ten mały smród jest? Przegiął. Przegiąłeś! Najpierw jakieś tutaj dajesz mi ciastka, sam se je jedz. Ja ich nie będę jadł, one zatrucie dają. a później mnie dobijasz, o ty mały smrodzie wiesz co, przegiąłeś, przegiąłeś ja teraz przyszykuję na ciebie jakąś lepszą pułapkę, oj zrobię na ciebie pułapkę, żebyś wiedział, zobaczysz jaki będzie prank ty już się y, teraz bój bój się, ja idę sobie pomyśleć dobra, zamknijmy go tu, widzowie co ja bym miał zrobić z nim z tym małym smrodem, bo już mnie zdenerwował normalnie i muszę mu coś zrobić, jakiegoś pranka, tylko na razie nie mogę nic wymyśleć może wy coś wiecie widzowie, co jeżeli macie jakiś pomysł na sprankowanie e, mojego brata z to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, a ja go tymczasem, wiecie co, pójdę i go normalnie będę nawalał. Nie wiem, nic innego mi do głowy nie wpada, jakiegoś lepszego, więc e, tak zróbmy. Dobijmy go normalnie z łapki, zobaczymy, czy mi się uda. Chodźmy tutaj. Dobra, gdzie on jest, ten mały sprunt? Dobra, wchodzę tutaj i... i... Co oni tu robią? O nie, ile smajstowów z mieczykami! E, dobra, e, zostawcie mnie, nic wam nie zrobię, proszę mnie mi zostawić. Ręce mam do góry. Nie ruszam się. Nie ruszam się. Nic mi nie róbcie. Ej, dziwnie jakoś w rządku stoją. Nic mi nie robią. Który to prawdziwy smajstół? Jeden ma większą głowę. To chyba on bo się rusza. Ej, ty mały smrodzie! Dla, dlaczego mnie prankujesz? O, oni są prawdziwi. Weź, weź ten mieczyk, Weź ten mieczyk, Nic mi nie rób. Ja nic sobie nie robię. Stanę tutaj. Stanę tutaj. Nic mi nie rób. Nic mi nie rób. Ej, ja się trochę cykam. Ja się trochę cykam. Ej, ale, ale tak naprawdę oni się przecież nie ruszają. Dlaczego ja się ich boję? Znowu mnie sprankował! No nie, ty mały smrodzie! Przegiąłeś teraz! Przegiąłeś! Chodź tutaj! Dorwę cię zaraz! O nie, nie, nie! Mały w ogóle Smajstu mnie atakuje! Co to jest za prank? To nie jest w ogóle śmieszne! Proszę go zamknąć tu! O tak! Dobra, zamknąłem go! Niech tam siedzi! To już nie jest prank! Widzowie, on sobie przegiął! Teraz wiecie co? Weźcie mi, pomóżcie i wymyślcie coś jakbym mógł sprankować smajs'a. On miał trochę lepsze pranki od moich, także... także wiecie co? Podpowiedzcie mi w komentarzu, jak Czekam, będę czytał Wasze komentarze. Także podpowiadajcie mi, jakbym mógł sprakować z Państwa, Również możecie wbić na mój drugi kanał, zobaczyć, co tam nagrywam. Możecie również też wbić na mojego Instagramka. O, o tym wam nie powiedziałem. Bicie, zobaczcie, co tam dodaję. A dodaję tam zdjęcia z Prawdziwego Życia. Za niedługo wleci moja twarz z Prawdziwego Życia. Więc jeżeli chcecie tylko zobaczyć moją twarz z Prawdziwego Życia, to wbijajcie na Instagramka. A, a tam dowiecie się więcej, może, bo też nagrywam nieraz Insta Także obserwujcie, a ten odcineczek już się będzie kończył. Ja idę smajslova tutaj załatwić i te te małe klony co on zrobił rozwalę je wszystkie